Dzień dobry wszystkim. Dobry den wszem. Witam nas serdecznie na miejscu zwanym Żwirkowisko. Nazywam się Tadeusz Smugała, jestem prezesem miejscowego koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cielisku Kościelcu i tym samym chciałbym was jak najserdeczniej powitać. Przed 86 laty, właśnie w tym miejscu, 11 września, w katastrofie lotniczej zginęli bohaterowie przestworzy. Kapitan, pilot Żwirko, konstruktor Wigura. Dwa tygodnie wcześniej, 28 sierpnia 1932 roku, zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego na lotnisku Tempelhof w Berlinie. Nasi bohaterowie przestworzy wygrali challenge w Niemczech. Była to wielka sława. Niestety, jadąc do Pragi, do swoich przyjaciół na święto lotnictwa czeskiego, podczas wichury zginęli tutaj na Żwirkowisku. Żwirko i Wigura byli wielkimi bohaterami. Cała Polska, a głównie młodzi mężczyźni wstępowali do wojska lub uczyli się latać. I to przyniosło owoce w późniejszych latach. Wiemy o bitwie o Anglii, o Anglię i o tych bohaterskich naszych lotnikach. W tym roku przypominamy sobie także setną rocznicę wojskowego lotnictwa polskiego, ale także setną rocznicę uzyskania niepodległości. Składając kwiaty dzisiaj pod pomnikiem lotnika na Żwirkowisku, składamy kwiaty nie tylko Żwirce i Wigurze, ale wszystkim lotnikom oraz wszystkim tym, którzy nie wahali oddać swoje życie dla uzyskania niepodległości, a jak wiadomo, o niepodległość trzeba walczyć wciąż. Nie jest dana na zawsze. Poproszę teraz kolegę Przemka Brannego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, o dwa słowa. Serdecznie dziękuję. Tadeuszu, serdecznie dziękuję. Mogę powiedzieć tak, przyjaciele, kolejny raz się tutaj spotykamy. Dziękuję za to, że mogę razem tutaj z wami uczestniczyć w tych ważnych uroczystościach. Razem z nami są też przedstawiciele dwóch biur parlamentarzystów. Parlamentarzysty z Gliwic, pana Piotra Pyzika, i parlamentarzysty z Bielska-Białej, mojego rodzinnego miasta, pana posła Jacka Folfusa. My tutaj z panem posłem Jackiem Folfusem od wielu lat uczestniczymy w tych uroczystościach. Dzisiaj jestem tutaj sam jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, ale też jako przedstawiciel pana posła, który jest w tym czasie w parlamencie. Bardzo się cieszę, że są tutaj młodzi ludzie. Młodzi ludzie przyjeżdżają tutaj co roku i patrząc na was i patrząc też na lotników seniorów, jestem pewny, że w kolejnych latach będziemy się tutaj też mogli spotkać. Właśnie czcząc naszych wspaniałych lotników, ale też wykorzystując tą dzisiejszą ważną sytuację, uczcić też tych wszystkich poległych za wolną Polskę, wszystkich poległych na wszystkich frontach świata, wszystkich ludzi, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie dziękuję za obecność i tutaj chyba w imieniu twoim, Tadeuszu, mam nadzieję do spotkania w dobrym zdrowiu za rok. Dziękuję serdecznie.